What in God's name? I'm on the front line, don't worry, I'll be fine. The story's just beginning. I say goodbye to my weakness, so long to regret. Ale tak, ja nawet nie wiem, gdzie mam iść. Teraz, no przydałby się do biura Stars. Ale do biura Stars to ja mam taki kawał drogi. To coś niesamowitego. Chyba, że górą byśmy poszli. I tutaj, nie no. Główny hall. I tutaj trzeba jeszcze od cholery rzeczy. Fuck. A tutaj co było? Jaki to był klucz? Na pewno chyba nie ten. Nie, na pewno to jest nie ten, którego miałem, bo mi tak już gra kazała wyrzucić. A do biura Stars po Magnum. No to nie jest zła opcja, ale później, jeżeli pójdziemy do biura Stars, to gdzie jeszcze cisnąć? Ekwipunek już mało co mi mówi, gdzie co i jak. Mamy tylko tą odznakę. Czyli to USB. Słabo na razie. Słabo z ogarnięciem tematu. Dobra, idziemy na prowizorkę typowo. To ma być, to będzie. Ważne, że się zapisało. Ja, i na razie cichosza. Ten kretyn gdzieś tutaj penetruje, ale on tutaj będzie. Tutaj. Nawet nie mów. Piotr, medalion jeszcze jeden, jeszcze i biuro Stars. No tak, ale... Gdzie jest? Gdzie jest jeszcze tamten drugi ten? Gdzie jest jeszcze tamta druga... Statuetka, już nie pamiętam. Znaczy ten posąg, gdzie możemy wziąć ten medalion. Shanti, a pamiętacie jak w każdej części w menu po uruchomieniu gry odzywa się gość, co wymawia tytuł? Tak, pamiętam. W każdej części to było. W Resident Evil 7 już z tego zrezygnowali. W Resident Evil 2 też to już jest, ale obawiam się, że też w Deluxe. 1, 2, 3 było. Jak gra... Tak, na 1, 2, 3 było, na czwórce też było, na piątce też było, na szóstce też było. Już na siódemce już zaczęli rezygnować. Ja na przykład w tej wersji, którą ja teraz mam, to nie mam. Nie ma tego dźwięku. Jak grę się uruchamiało. No właśnie. Nie pamiętam, czy w czwartej było. W czwartej było na 100%, wygrałem. Było na 100%. Chyba nie słuchaj tego kretyna. No może jakoś byśmy przeszli przez główny hall, ale później gdzie ja mam iść? Teoretycznie, kurczę, nie wiem. Gdzie była ta ostatnia statuetka? Z tym medalionem. Tam, kurczę, nie wiem. Dobra. Później będziemy się tym martwić. Gdzieś tu jest. Za gnoja włączało się grę na ten, a ten gadał i samo to się już w gaciach robiło pełno. Tak, to było zajebista zapowiedź wtedy. Już człowiek wiedział, z czym ma do czynienia, nie? Jak ten dźwięk się odzywał. Teraz nagle zrezygnowali, szkoda trochę. Znaczy w tych wersjach widzicie wzbogaconych, mówicie, że jest, ale... Ale nie wiem, jakimś cudem tego kretyna słyszałem. Ale... Na razie go nie widzę. No właśnie, to był fajny ten... Fajny smaczek z tym dźwiękiem. To się odzywał zawsze ten głosik. Teoretycznie mógłbym wziąć tą roślinkę. Ale...
ale nie wiem, gdzie mam teraz iść. Kurczę, tego tutaj gówno jest na czerwono od cholery, także tutaj trzeba coś kombinować. Tutaj nie mam klucza w ogóle. Chyba, że tam na schody i na samą górę. On tam na schodach mnie chyba ten. Nie tutaj, tutaj. Nie, Marvin! Marvin, naprawdę! Zaczynasz mnie denerwować. Jeszcze raz, co się powtórzy, z pompy dostajesz. O, tutaj to jest też sielanka, widzę. No to już jest kpina. Nasrało was teraz tutaj. Marvin, nie wkurwiaj mnie. No, musimy teraz wymanewrować go, bo nie ma innej opcji. O Jezus! Dobra, to do rondo. Na schody najlepiej. To mu trochę zejdzie. Dobra, z lwa mamy. Dobra, i szybko tam. O matko! Co jest? Poszaleliście? Jaki to był fuks? Gościu mi zablokował drzwi, nie mogłem wejść, nie? Nie, no nie, no nasrało się tego gówna. Jak ja mam tam przejść teraz? Znowu to do rondo. Jak mnie wystraszył. No nie, 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 nie! Szybko, 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 szybko. O nie. O nie. Nie, to już przebrała. Przebrała się miarka. Szybciej! Dobra, ogień. Fuck! Dawaj, teraz tutaj. Dobra, na schody. Na schody, na prawo. Dzień. No nie, no po prostu jest jakaś paranoja. Nara. Na schody. Nie. Szybciej! Bo mi piznie zaraz. Dobra, na samą górę. Na samą górę. Nie wiem, czy ja dobrze robię. Zaraz przeczytam wasze komentarze, ale na razie no jestem trochę zajęty. Nie, ja chyba źle robię. Spierdzieliłem. No teraz nie przejdę tutaj. Spierdzieliłem. Dobra, to spróbujemy. Spróbujemy na speedruna. W ogóle spieprzyłem. Za wysoko poszedłem. To spróbujemy teraz przejść przez drzwi, jak on będzie wchodził. A na PC by można. To znaczy, mam zamiar w przyszłości kupić w pudełku. Nie wiem, Steama trzeba było, by obczaić Shanti. Muszę obadać tą sprawę. Na PS4 liczę, że 64Z stroje i muza i broń, ale ona jest w preorder, a tak ta broń to szajs. Ma preorder magazynek, walisz w zombie na zwykłe i zombie stoi. Ta broń chyba jest na kule plastikowe. A, ta dodatkowa broń. No widzicie. Szybciej, stary, bo ja nie mam czasu. Ogień! Dobra, na razie. Na razie pozdrówkazie. Dobra, spadajmy. Ale go wyruchałem. Dobra. Ale nie wiem, gdzie mam iść. Szczerze, naprawdę nie wiem, gdzie mam iść. On cały czas depcze mi po piętach, nie? Czy tutaj, czy co? Może go zgubię. Dobra, uciekaj. A tu lizaczy nie ma. A tu przynajmniej jesteśmy w biurze Stars. Okej. Tutaj będzie bezpieczniej przynajmniej. Ojejku, Shanti, a tak miałem iść spać, a do głowy mi wpadło, żeby tu zajrzeć. No widzisz, tu sam, tu jest, tu zawsze coś się dzieje, powiem ci, zawsze. U nas, także dobrze, że wpadłeś, bardzo się cieszymy, Shanti. Dobra, ten kretyn tutaj powinien nie wleźć, a jak wlejdzie, to po prostu upa w gaciach, nie? Dobra, połącz. Ojeju, co tu się dzieje teraz, dzisiaj, to po prostu jedna wielka masakra. Także miło, że wbiłeś.
I czasami jest taki wredny dźwięk, jak on otwiera drzwi i człowiek myśli, o kurwa, on tu wszedł. A to jednak nie, bo to jest bezpieczna lokacja, nie? Niewielu tu takich, fakt. Ale jednak. Dobra, wysłoń. Weźmy przynajmniej tą Magnum. Jak mu z Magnum sprzedam w głowę, to przynajmniej chyba go spowolni, ale co z tego, jak tu nie warto marnować amunicji? Po pierwsze miałem iść najpierw po tą statuetkę, a polazłem po Magnum. Także jak on nas dorwie, to będziemy się wracać znowu z 1,5 godziny w grze. Bo no przynajmniej mamy te pociski już w magazynku. Muszę częściej wpadać, Shanti. Te dźwięki są straszne w tej grze, zwłaszcza tyrana. No właśnie, jak on właśnie wbija przez te drzwi. Jezus, kochany, list do członka Stars. Dobra, to akurat czytaliśmy. Do członka czy do członków Stars? Tych emocji już zaczynam też źle czytać. Także widzisz, no. Byłeś Shanti i masz nagrodę, widzisz. Ja się tutaj męczę, ale wy w miarę macie co oglądać. I to jest fajne. Nie, to jest jakaś paranoja. Gdzie było, kurczę, ta cała ten posąg ostatni w tej. A, muszę wziąć jeszcze tą. Muszę wziąć jeszcze tą znakę. To mi się przyda. Wiecie, gdzie ten ostatni medalion muszę wziąć? Ten posąg ostatni. Już kurwa nie pamiętam. Na logikę. Tak, na logikę. To. No to na logikę to nam niestety nie za pan brat z logiką. Tutaj wiemy, co zrobić, ale na razie nic nie ogarnę. Tu już ogarnęliśmy wszystko, jak na razie. I tutaj by coś znaleźć, ale. Muszę częściej wpadać. Te dźwięki są. Tak, czytałem. To kiedy Outlast? O, nie wiem, kiedy jest Outlast. Powiem ci szczerze, za dużo mam teraz gier. Ja wiesz, Outlasta nie wykasowałem. Na pewno mam zamiar ten przechodzić, ale za dużo tych gier teraz wychodzi, wiesz, Shanti. Na pewno go ogram, ale na razie. I mamy tego Far Cry'a teraz za tydzień. No, nie cały tydzień, teraz Metro jeszcze. Także naprawdę nie mam w co ręce włożyć, ale na pewno ten Outlast będzie. A zobaczycie, co będzie się dziać w Resident Evil 3 Nemesis. A tam miasto i posterunki, i on przez ściany przechodzi. A Jezu, mi nawet nie mówię, ja spać nie będę mógł. Ale na razie nie, będę mógł spać, bo wiem, że jeszcze ten remaster nie wyszedł. Nie wiem, czy jest jeszcze. Nie, w planach chyba jest, ale. Nawet nie chcę myśleć, co będzie wtedy. Dobra, no na razie nic nie wykombinuję. Tutaj na prawo i tu wychodzimy przez hall. Tam muszę coś obczaić. Po tamtej stronie. Pokój z prywatną kolekcją nagle nam się pojawił. Mam pewien pomysł. Ale tak, dobra, musimy uderzyć na lewo. I jakby co, kurs, wyposażę Magnum. Może tego będę żałował, ale nie mam czym się bronić. On tu łazi. On tu wlazł. Także on tu wejdzie, ja szybko wejdę. I tyle, no bo innej opcji nie ma. I tutaj jest ten posąg. Lwa chyba, tak? Tutaj nie rozwiązaliśmy. Chyba. Nie, ja to chyba to roz... Nie, no nie rozwiązałem, bo jest ten. Rzeźba jedno. Tak, to jest tu. Ale co do lwa tutaj trzeba wykombinować? Czekajcie. Pokaż mi to, pokaż mi to. Gdzieś tam miałem jakąś stronę. Lew zamazany. A może to jest jednorożec, to? Panna. Jakaś para. Waga. Tu urwana. Oj, tu jest dobrze. Będziemy kombinować najwyżej. Już mam pomysła, jak to ogarnąć. Szczerze to inaczej wyobrażam sobie Remage dwójki. Coś w stylu. Wyobrażałem Remage dwójki. Coś w stylu Remage jedynki. Piotr, nie czaję fenomenu metra. Żadnej części nie ukończyłem, a mam dwa na Steamie. Nie, ja lubię metro. To jest też zajebisty klimat. No nie wiem, no może nie lubisz Piotek szczelanin, ale to jest. Normalnie. Nie no, metro. Nie lubię metro. No nie wiem czemu, no. Lwa robiłeś. Aha, dobra. Dobra, wiem co wykombinować. Widzisz,
A ja miałem zamiar teraz kupić obie części, póki jest do dzisiaj jeszcze w wyprzedaż. Ja metę na szczęście mam. Także nie muszę na razie bywać. Przełaź! Nie, muszę go wymanewrować. Pojedzie mi tu. Nie! Dobra. Dobra, wymanewrujmy go może tutaj. Będzie mi przeszkadzał. Weź strzelbę. Będzie mi przeszkadzał. O nie, nie tutaj. Nie tutaj! Nie, tą laskę też muszę załatwić. Zaczyna denerwować. Zaczynasz mnie też drażnić. Przoduj. Ładnie. Dobra, teraz może będziemy trochę czasu mieć. Szybko, szybko, chłopie. No nie wierzę! Szybko. Dobra, i teraz tak, była jakaś para, tak? Para. Waga. Jest! Dobra. Okej. Dobra, czekamy na niego. Wchodzi i wychodzimy. Fuck! Kurczę, najlepiej to by się przydało zapisać. Nie mam gdzie, nie ma już odwrotu. Dałoby się zapisać, fakt, ale. Włożymy ten, szybko ten, tą statuetkę i otworzy nam się przejście. I tam może będzie zapis. To nie jest zły pomysł, słuchajcie. Widzisz, że. Jedyne podoba mi się Czarnobyl i Zew Prypeci, Polska, ale jak ci się to podobało, to ja nie wiem czemu Metro, bo Metro jest takim lepszym, lepszą odsłoną Stalkera, mi się tak wydaje. Gra się nie mylę, gra jak się nie mylę, liczę po cichu, że nagrasz też inne tryby, jak już będą, Shanti, ale tryby, ale jakie tryby ci chodzi, Shanti? Jak darmowe dodatki fabularne, jak darmowe dodatki fabularne, muszę jeszcze siódemkę u ciebie nadrobić. Ale dodatki fabularne, słuchaj, napisz mi, Shanti, o co ci chodzi? Czy chodzi ci o Resident Evil, czy o Metra? Jeżeli o Metra, to na pewno będę ogrywał, nie ma co, nie ma, to możesz być pewny. Przełaź, przełaź, bo nie mam. Nara. Frajerze. O nie. O nie, dobra. Zmiana taktyki. Szybko! Dobra. O Jezus. Shanti, Resident Evil 2 Remake. Aha, dobra. To na pewno nagram, to możesz być, słuchaj. Gdzie ty jesteś, frajerze? Na ten drabinę w las. Ja będę, jak wszystko cokolwiek wyjdzie, to będę nagrywał. Weź może pistolet. Szkoda mi, ale ten. Oj, szybko tutaj wychodzimy. Dobra, szybko umieść. Ten. Medalion. Jeszcze słyszę jakiegoś zombiaka. No nie, no kurwa nie. Szybko, 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 szybko. Użyj. Da radę uciec od razu. Szybko, szybko. Ojej, nie zapiszę. O kurwa mać. Zapisz, zapisz, zapisz jak Boga kocham, zapisz. Dobra. Ojeju, co tu się dzieje? Muszę jeszcze siódemkę u ciebie nadrobić. O, no to u mnie siódemki też. U mnie na siódemce też się dużo działo, słuchaj. Także no, obowiązkowo. O Resident Evil 2 Remake. Resident Evil 2 Lisy za free dadzą.
mają być do niego dodatki. Oho, ja nie wiedziałem. O, to ciekawe. To mnie zaskoczyliście, że mamy dodatki. Ja Resident Evil 7 na PS4 na VR-u kończyłem. No, na VR nie stać mnie, słuchajcie, na VR. Ja mam taką zjebaną robotę, ale też bym sobie, powiem szczerze, też bym sobie ten pograł w VR. To jest dopiero osiągnięcie na VR. Fonie wyświetlacz zrobiłem jak od starego z łopaty. Dostałem do tej gry na VR. Bez Pampersa nie podchodź. No, VR to jest moc, powiem wam szczerze. Shanti, VR był VR bym wypróbował. No, powiem szczerze, jak był tańszy, to tak samo. Podobno jest dobre. No, tak na żywo, słuchajcie. Horror na żywo. Zakładacie okulary, kurwa, i Rezydenta. Coś niesamowitego. I Piotr, skrzynie wielkie, jak byłem przy stole, normalnie byłem w tym pokoju. Nie idzie opisać, trzeba zagrać. No właśnie, to jest to. Jak nic. Dobra, dawaj tą odznakę. I my tutaj mamy co? Ej, co jest? A! Sorry, nie schowałem USB. Także tak, obejrzyj. Chowaj. Dobra, i teraz tak, cyk. Nie obejrzyj! Nie połącz, użyj. Po prostu użyj. Cyk. A teraz przynajmniej nam się sloty z ten. A to te są. Długa lufa. Wiecie co? Weźmy się, wycofajmy. I że dopiero później będzie, w późniejszych latach, może za rok, za dwa dopiero będzie można, słuchajcie, kupić to VR i będzie się to opłacało dla dobrych gier. Na razie to jest tak średnio. O, 4 za 4, ale ciekawostka, nie? Tu mam 4 pociski, to mam 4 pociski. Teraz tak, to wyekwipuj. Teraz tak, no ciekawe, czy mi tutaj starcza ten lotów po. Nie. Połącz. Nie. Co jest? To nie jest do tej broni? Nie, to jest tylko magazynek. Nie, część do light. A, tu jest do Magnum, sorry. Cyk. No, teraz to się możemy bawić, słuchajcie. Od razu mogę sobie przeładować to Magnum. Nice. 7 pocisków. A ten pistolet, że on ma zwiększoną ilość amunicji. To też może się przydać. Na razie sobie go zostawię. Dobra, lżniemy tam na dół do walki z bossem. Dobra, jedziemy gnoja. Dobra, przeładuj. Badaj! Ale mnie piznął. Dobra, granat. Dobra. Przeładuj, bo nie pokazało mu się oko. A teraz tutaj. Dobra, czerwoną roślinkę nie wezmę. Od razu weź, wyposaż i przeładuj. O kurwa. Fuck. Dobra, nie uniknąłem. Nie uniknąłem. Dobra, weź tą na obronę. Dobra, i teraz tak. Pistolet to przeładuj. Kurczę, szkoda, że nie mam tej. No przeładujesz ten pistolet w końcu. O, granat, dobra. Może tak, wyposaż. Dobra, i teraz tak. Tyk. Dobra, połącz. Oj, miałeś połączyć. O Jezu, same miskliki, słuchajcie. Dobra, ładnie uniknęliśmy. Oj, bo za mi pizgnie. Oj, 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 oj. Dobra, granat. Mogę użyć? Ej, czemu nie mogę użyć granatu? Czego nie miałem? Dobra, fuck. Nie, oj, 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 oj. Ja!
Nice! Dobra, mamy kolegę z głowy. Panowie. Matilda to już mam w życiu. A nie, poczekajcie, zaraz wam przeczytam. Zaraz przeczytam te komentarze, bo jak są jakieś kascenki, to mi się słabo te komentarze czyta. Dobra, Magnum dobre na wszystko. O! Idealnie. To ciekawe, to ciekawie masz. 12 i 4 chyba. No dobra, ogarnęliśmy, a teraz mamy psy! Ale docinają, ale docinają. Wyjdźmy trochę na lewo. Ale mogłem trafić, ale... Kitrałem się. Ja! Dobra, leżeć. Azor. Chusteczkowo, że mnie trafił, ale dobra. Nieźle. A w ogóle co to jest za część? Obejrz. A, to jest ta część tam do tego, do tego panelu. O właśnie, tak jak zrobiłem w poradniku na YouTubie, też dobrze by było nie śmiecić tym panelem w ekwipunku i od razu pójść, żeby nie odpalać tych zombiaków w tym, poprzez kostnicę, od razu sobie ten panel umieścić i te psy tutaj załatwić. Naprawdę tutaj trzeba uważać. Te wszystkie psy trzeba załatwić, żebyśmy mieli, słuchajcie, swobodę. Oni nie są, te psy nie są silne. Trzeba naprawdę umieć trafić. Ja nie mam tego szybkiego pistoletu, ale do tamtego słabszej berety to nie mam amunicji. Proch szczelni, czemu wezmę, czemu by nie? A dobra, i tutaj jest roślinka. Znowu mam zawalony ekwipunek. A teraz mam mapę na ten, na niebiesko, czyli tu już wszystko zebraliśmy. Teraz uwaga na te psy. Kurczę. Fuck. O, polezie tutaj. Uważajmy. Fuck! Dobra. Ojej! Wycofaj się. Przeładuj. Chodź, tego gówna tutaj jest. A, padł. Uch, było gorąco. Dobra, wiecie co? I teraz tak, wracamy się. Umieszczamy tam ten panel. Typowa strategiczna rozgrywka. Umieszczamy panel. Wypierdzielamy wszystko z ekwipunku, żeby mieć swobodę. I dopiero idziemy do kostnicy, żeby tutaj już nie wracać. Jezus! Ty gnoju! Ja pierdzielę. Nie! Granat, szkoda! Ja pierdzielę, ale mnie... Ale mnie ten... Dobra, musimy użyć... Wiecie co, może roślinkę weźmiemy. Nice. Ale mnie wystraszył. No nie wierzę. Ale zawał, masz rację. Ja pierdzielę, coś niesamowitego. Ani 1, 2, 3 było jak byłem... ani 1, 2, 4 było jak bies Blinkin. I kie... Kapaliśmy w kanałach. Sie. Ja pier... Ale się przestraszyłem tego kundla. Ale zawał, ja to samo. Ja myślałem, że to jest czysto już, nie? Kurczę, szkoda mi. Wiecie, może na spokojnie się wróćmy. Ale weźmy strzelbę. Jeżeli nam wyskoczy, bo wiecie, nie chcę marnować tej z obroną tego, roślinki. To byśmy jakiś spray wzięli. A jeżeli mi jakiś pies wyskoczy, to z automatu musimy iść do menu. Ten, menu i szybko sobie... Bo ja nie wiem, czy czasami one się nie odpalą tam na tym przejściu. Tutaj. Możliwe, że tak. Ta. Wycofaj się. Dobra, nie ma co szaleć jednak. Nie ma co tutaj jednak iść po ten.
Zróbmy tak, że do kostnicy. Już mam pomysł. Zejdź, bo jak cię dopadnie padacz i tak będziesz musiał w końcu zjeść. No właśnie. Dobra, w takim razie szybko obrona. Albo nie, poczekajcie. Pójdźmy najpierw do kostnicy, później do strzelnicy. Czekajcie, jaka jest mapa. Robimy tak. Najpierw kostnica, szybko później strzelnica. Tam szybko bierzemy klucz. Znaczy klucz. Klucz to będziemy musieli użyć. Tam część. I szybko pójdziemy tutaj. Czy tutaj lepiej? Dobra, zaraz w praniu. Na razie weźmiemy tą roślinkę, ale wiecie, żeby nie marnować tej obrony. Bo ona się ten zużywa. To od razu w kostnicy, słuchajcie, wezmę sobie tą roślinkę. Przed odpaleniem. Przed wzięciem klucza. Przed odpaleniem tych zombiaków, nie? No bo tu jest na czerwono, to musimy ten klucz wziąć. Dobra, to teraz cyk. Użyj, mamy obronę. Żebyśmy nie walczyli z tymi zombiakami, nie? Od razu uciekamy po prostu. Bierzemy klucz i spaduwa. O Jezus. Widzę, że ta sam ulubiona koszulka to tak specjalnie na Twitchu. Ale że ta moja koszulka, czy... O Jezus, nie może jego już odpaliłem, ty. O kurwa, bierz klucz. Nie! Fuck! Son of a bitch. Kurczę, dobra. Zesrało się trochę. Nie, jest jakaś masakra. Odrąbałem mu łeb, znaczy rękę. Nie puszczaj to! No miało być bez zabijania przeciwników, a już spierdzieliłem. Dobra, i szybko, bo tamten się odpali. Szybko, 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 szybko. Padł wariu. Dobra, i teraz do strzelnicy. Tamci też się odpalą. Gdzie to było? O kurwa, nie tu. Fuck! Ale jaki to był... Jakie ja miałem szczęście. Nie pykło mu coś, ale powinien mnie złapać, to miałem szczęście. Ja pierdolę, jaki fuks. Gdzie jest ta strzelnica? A dobra, tutaj musimy odbić. Bierzmy na razie pompę, bo nie wiadomo, jak poradzimy sobie z tamtymi zombiakami, bo oni też są upierdliwi w tej strzelnicy. Musimy się dostać do tamtego pomieszczenia. Morda kapcie. Dobra, jak najszybciej, słuchajcie, jak najszybciej. Przy okazji zaraz przeczytam tam, co napisałeś, Shanti. Dobra, i od razu połącz. Kurwa, szybciej! Dobra, rolka filmu. Fuck. Dobra, i szkoda mi amunicji na ten, na... Kurczę, nie mam do pistoletu już. Fuck! Dobra, przoduj. Grubas. Kurczę, nie mam do pistoletu, no chyba żebym mu w nogę strzelił. No, możemy zaryzykować, ale wątpię, czy to... Jakby był skupiony celownik, to może byśmy to jakoś ogarnęli. Nie, nie damy rady. Dobra, no niestety musiałem, słuchajcie. Nie miałem innej opcji, ale od razu ją załatwiliśmy i jego. To mamy tutaj spokój i tutaj już wszystko zebraliśmy. Tak, twoja. Nie, lubię ją bardzo. Bardzo ją akurat lubię. No to jest fakt, Shanti, że ją miałem. W tej koszulce zacząłem w ogóle nagrywałem pierwszy odcinek na tym, na kanale u mnie na YouTubie. Także mam do niej sentyment. Chyba jedyne Resident Evil, w którym te zombie są podrabiane. Nawet z daleka potrafią chwycić z automatu, co nie zdarza się w pozostałych częściach. Tak, widać, że te zombie są naprawdę dosyć niebezpieczne.
Nie są to takie tępe dzidy, jak na przykład były w podstawce z 98, nie? Ale w ogóle te przeciwnicy pomiędzy, jeżeli chodzi o podstawkę a rematch, to już niebo a, nie, a piekło, nie? Duża różnica. No i są dosyć wytrzymali, nie? Może no czasami trzeba się zastanowić, jak chcecie wyeliminować, czy warto w ogóle jakiegoś pedała pruć z amunicji, nie? Zwłaszcza w głowę. Zdziadostwo takie, kurcze, silne. My teraz jesteśmy tu. Kurczę, ale tam bym też wyszedł, ale nie ma sensu na razie. Mam te ich zafajdane psy. Dobra, na razie pójdźmy tutaj. Tutaj też czy, tak czy siak będziemy mogli grę zapisać. No, ale tak czy siak masz rację, Shanti, że tą koszulkę bardzo lubię. Patrzę, że jak idę... Nie, no na siłownię jej nie korzystam, bo na siłownię mam inne te koszulki, ale tą akurat jest sportowa. A nie używam jakiś tam do jakiegoś tam wysiłku fizycznego ją. Dobra.